o zamieszaniu wokół koncertu w Pałacu Prezydenckim. Cześć, to jest Flash Muzyczny, zaczynamy. Maryla Rodowicz i Kaja odmówiły wzięcia udziału w koncercie kolęd w Pałacu Prezydenckim. Taka informacja pojawiła się 21 grudnia w mediach. Sprawę bardzo szybko skomentowała Maryla Rodowicz. Pudelek pisze nieprawdę, że odmówiłam zaśpiewania kolędy dla prezydenta Dudy. Otóż w ogóle nie było takiej propozycji, więc niech Pudelek nie dorabia mi gęby. Czytamy w poście Rodowicz na Facebooku. O wypowiedź poprosiliśmy też Kaję. Kaja nie dostała propozycji wystąpienia na tegorocznym koncercie kolęd w Pałacu Prezydenckim. Informacje o jej odmowie podane przez Pudelek czy Super Express są nieprawdziwe. To bardzo przykre, że w tak szczególnym okołoświątecznym czasie wymyślane są tego typu historię. Na przekór tego typu rewelacjom życzymy wszystkim wesołych świąt, komentuje sprawę Joanna Rawska z wytwórni Kajax. Nie wiemy, czy Kaja i Maryla Rodowicz w tym roku będą brały udział w ogóle w koncercie kolęd, ale na pewno piosenkarki będzie można zobaczyć na scenie 31 grudnia. Maryla Rodowicz jest jedną z gwiazd Sylwestra z dwójką we Wrocławiu, a Kaja wystąpi podczas Mocy Przebojów w Katowicach. Wrocławianie oraz telewidzowie z całej Polski przywitają nowy rok podczas Sylwestra z dwójką. Na imprezie TVP2 wystąpią m.in. Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Margaret i Ewa Farna. Szczegóły oczywiście w naszym serwisie, polecam. Do zobaczenia.